W trapezie prostokątnym górna podstawa jest 3 razy krótsza od dolnej. Dłuższe ramię o długości 20 tworzy z podstawą kąt 30 stopni. Oblicz obwód tego trapezu. Mamy rysunek do zadania. Górną podstawę oznaczmy przez x. No to dolna jest 3 razy dłuższa, to 3x. No i poprowadźmy wysokość z wierzchołka C. Jest to wysokość CE. Jeżeli poprowadzimy wysokość, no to podzieliła ona podstawę 3x na jakie odcinki? DC to jest to samo co AE, to jest x. No ale od 3x, jak odejmiemy tego x, no to EB to będzie 2x. W kolejnym kroku zobaczmy, że ten trójkąt z prawej strony jest to trójkąt charakterystyczny o znanych nam kątach. Jest to połowa trójkąta równobocznego. No i naprzeciwko 30 stopni jest bok A. Tutaj jest kąt prosty, więc naprzeciwko kąta prostego 20 to jest 2A. A naprzeciwko 60 stopni jest A pierwiastek z 3, czyli od E do B to jest A pierwiastek z 3. No i skoro 2a to 20, więc a będzie równe 10. Jeżeli pionowa wysokość jest 10, to tutaj ad też będzie 10. No i jeżeli a jest równe 10, no to tutaj zamiast a też wpisujemy 10, otrzymując 10 pierwiastek z 3. Zauważ, że 2x są równe 10 pierwiastek z 3. Jak 2x są równe 10 pierwiastek z 3, no to ten 1x to będzie równy 5 pierwiastek z 3. No i na górze będzie dokładnie to samo. Więc do obwodu mamy już wszystkie boki. 5 pierwiastek z 3, 5 pierwiastek z 3, 10 pierwiastek z 3. No i tutaj ramiona 10 i 20. Liczby całkowite oddzielnie dodajemy, pierwiastki oddzielnie. Więc mamy już wynik po przeprowadzeniu redukcji.